świetny koncert w Szanowie, nie tylko dlatego, że świetnie zagraliście, ale też dlatego, że Szanów już bardzo długo czekał na Jam. No ja mam podobne wrażenie. To jest miejsce, gdzie ostatnio też bardzo dobrze nam się grało. I też w takich miejscach, gdzie jesteśmy prawie w domu, bo tak jest przez osobę Ryśka Kramarczyka, który jest naszym akustykiem i mieszka tutaj 100 metrów stąd, to też właśnie to powoduje, że to jest jeszcze inna energia, jeszcze bardziej się mobilizujemy, jeszcze bardziej chcemy jak najlepiej zagrać. To cieszy, że publiczność przychodzi bardzo zróżnicowana. No to jest najważniejsze w przypadku naszego zespołu i to powiedziałbym nawet, że kluczowe to, że ta wielopokoleniowość występuje i że nierzadko dziadkowie przyprowadzają swoje wnuki na koncerty. To tylko świadczy o uniwersalności tego, co się pojawia w tekstach jamowych i chwała Ryśkowi za to, że pisał takie teksty. Ja staram się kontynuować to dzieło i w tym kierunku zmierzać też, żeby zawsze coś fajnego zostawało w głowie po wysłuchaniu takiego utworu. Po tak ciepłym przyjęciu częściej będziecie zaglądać w szanowskie strony? My tu jesteśmy bardzo często, tylko że nie w sensie koncertowym. No, jak zbieramy się na trasę, to bardzo często wjeżdżamy do Chrzanowa i zabieramy stąd Ryśka. Ale tak na poważnie byłoby bardzo fajnie, bo jak pokazuje dzisiejszy wieczór, ta publiczność jest, ta atmosfera jest, miejsce jest też wyśmienite. Wystarczy tylko pogoda i właściwie nic innego nie jest nam potrzebne do szczęścia. To ostatnie pytanie, tak o plany, nie tylko koncertowe, ale przede wszystkim płytowe, bo myślę, że na to wielu fanów Jamu też czeka. Czy coś się zapowiada, że się pojawi w najbliższym czasie? Jestem 1/6 tego organizmu i z perspektywy mojej 1/6 mogę powiedzieć jedynie, że bardzo na to liczę.